Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj zaczniemy nietypowo, bo od historii. Otóż, jako dziecko miałem papugę. Nawet nie pamiętam, jaki to konkretnie był gatunek. Pamiętam, że miała szarego Irokeza i na imię jej było Filip. I strasznie złośliwe było to ptaszysko. Nie dość, że Filip za cholerę nie chciał mówić, to jeszcze przy byle okazji udawał alarm samochodowy. Kiedy jakimś cudem wydostał się z klatki, to wlatywał od razu za szafę i trzeba było odstawiać meble, żeby go wyciągnąć. To też nie było łatwe, bo skurwiel był do nas wrogo nastawiony i strasznie agresywny. Wtedy jeszcze byłem w wieku, kiedy wydawało mi się, że mój ojciec ma tak twardą skórę, że mógłby nią wbijać gwoździe, gdyby akurat zgubił młotek. Złudzenia w tym temacie straciłem chyba dopiero wtedy, gdy wyciągał Filipka z zamyblościanki, a ten poharatał mu dłoń jak jakiś magik z pytania na śniadanie, który notabene też wbija gwoździe, tyle że nie w deski, a w łapy marzeny rogalskiej. Generalnie Filip papuga był strasznym oszołomem. Nie lubiłem go, on nie lubił mnie, a mimo to starałem się go nauczyć choćby jednego słowa. No bo sami rozumiecie, byłem dzieckiem, a dziecku papuga kojarzy się wyłącznie z tym, że gada. A ta za cholerę nie chciała gadać. Mieć niemą papugę to dla gówniaka coś równie abstrakcyjnego jak dla dorosłego, no nie wiem, program wyborczy Platformy Obywatelskiej albo fandom Marcina Najmana. W każdym razie trenowałem Filipa jak tylko potrafiłem. Byłem jego osobistym logopedą, którego nie potrzebował i na którego nie zasługiwał. Co z nim robiłem? No głównie to gadałem do niego, czytałem mu artykuły z Bravo Sport, które kupowała mi mama. Czasami też włączałem radio, żeby sobie posłuchał innego głosu i bardziej oswoił się z językiem. Wiecie, wszystko to w nadziei, że kiedyś nastąpi ta wiekopomna chwila, kiedy Filip przemówi, a ja poczuję się wzruszony niczym rodzic, słyszący, jak jego dziecko wymawia swoje pierwsze słowo. Niestety, Filip był wybitnie odporny na wiedzę, którą chciałem mu przekazać. I kiedy już byłem tak zrezygnowany, że chciałem się poddać, odpuścić, znaleźć sobie inne zajęcie, wtedy wydarzył się przełom. Ale po kolei. Akurat coś tam robiłem przy klatce, już nie pamiętam, dosypywałem ziaren, dolewałem wody, sprzątałem, nieważne. Ważne jest to, że otworzyłem drzwiczki i wsadziłem łapę do środka. Jak się pewnie domyślacie, Filipek mnie upierdolił. No, skubaniec miał naprawdę ostry dziób, więc z bólu aż sobie jęknąłem, a przy okazji odruchowo cofnąłem rękę i wyjąłem ją z klatki. Więcej Filipkowi nie trzeba było. Nie wiem, czy taki miał plan, czy to był spontaniczny zew wolności, no ale wziął i wyfrunął. Latał po całym pokoju jak debil, szamotał się jakoś tak chaotycznie w sposób powiedzmy nieskoordynowany. A ja już wiedziałem, że zaraz skończy za szafą i znowu będę musiał wołać ojca i odstawiać całą meblościankę. Natomiast słuchajcie, tak się nie stało. Filipek, być może nauczony poprzednimi razami, zmienił taktykę. Wziął rozpęd i przypierdolił głową o ścianę zaraz obok zegara ściennego w kształcie zegarka z paskiem, takiego wiecie, na rękę. Kto miał rodziców wychowujących się w PRL-u, ten pewnie wie o jaki zegarek chodzi, ale mniejsza. Wróćmy do papugi, bo ta jak przywaliła o ścianę, tak padła na podłogę i zastygła bez ruchu. Pomyślałem, że to koniec. Filip zginął śmiercią tragiczną i samobójczą. Nie żebym jakoś rozpaczał, i tak już go skreśliłem. Poza tym w tamtym okresie miałem też kota, więc jakoś tak naturalnie przyszło mi na myśl, że być może dam mu posmakować egzotycznego mięsa z papugi. No bo wiecie, wychowywałem się na wsi, a na wsi od małego uczą gospodarności i tego, żeby nie marnować nic, co by można jakoś tam jeszcze wykorzystać. No ale nagle słuchajcie, kochani, Filipek ożył. Wstał, popatrzył na mnie, tak jakby widział mnie po raz pierwszy, a potem po prostu wskoczył mi na dłoń. Myślałem przez chwilę, że mi zrobi z palców sieczkę, ale nic takiego się nie wydarzyło. Stał sobie spokojnie i tak słodko przechylał główkę tak na lewo, na prawo, potem znowu na lewo, tak o, no zupełnie jak nie Filipek, a bardziej jak dziecko, które chce przejść przez jezdnię i sprawdza czy nic go nie przejedzie. Nie bardzo wiedziałem, co zrobić. Taki byłem oszołomiony. Po prostu wsadziłem go do klatki i wyszedłem z pokoju. Sam już nie pamiętam, gdzie. Pewnie do kuchni zjeść jakiegoś schabowego. W końcu byłem grubym dzieckiem, a w historiach z grubymi dziećmi zawsze musi być scena, w której one coś jedzą. Tak wiecie, żeby podkreślić ich grubość. Tak czy inaczej, do pokoju wróciłem dopiero wtedy, gdy kładłem się do łóżka. Nie wiem, czy to jest humanitarne i poprawne, a wtedy nie było internetu, żebym mógł to sprawdzić. W każdym razie zawsze na noc przykrywałem klatkę Filipa taką prześwitującą zasłonką, bo tylko wtedy on nie budził nas darciem japy. No i słuchajcie, ja mu przykrywam tę klatkę tak jak co dzień, a on nagle do mnie przemawia. Jesteś biedny, bo jeszcze nie zdecydowałeś się być bogatym. I mówię, kurde, co się dzieje? Czy ja się przesłyszałem? No, ale nie, bo chwilę potem Filip znowu się odpalił. Człowiek, który nie pragnie niczego, jest człowiekiem nieszczęśliwym. I powiem wam, że autentycznie się przeraziłem, już nawet nie tym, że Filip nagle zaczął mówić, ale tym, co mówił, bo na cytacie z Paulo Coelho się nie skończyło. On dopiero się rozkręcał. W którymś momencie powiedział, że... Jeśli nie potrafię go znieść, kiedy jest najgorszy, to cholernie pewne, że nie zasługuje na niego, kiedy jest najlepszy. No i ja wtedy zrozumiałem, że dłużej tego pierdolenia nie zniosę. Wpuściłem do pokoju kota. Swoją drogą to też ciekawe i wymowne, bo on miał na imię Mikan na cześć kota z takiego anime o gadającym pomarańczowym kocie. Mój kot na szczęście nie mówił, w dodatku nie był pomarańczowy, tylko czarny. W każdym razie wpuściłem go. Otworzyłem klatkę i wyszedłem na balkon, żeby sobie zajarać klubowego, którego dzień wcześniej wyciągnąłem ojcu z paczki. Kiedy wróciłem, było już po wszystkim. Zostało tylko kilka piór, które sobie zostawiłem na pamiątkę. Wypuściłem kota i położyłem się spać. Nie pamiętam o czym śniłem, ale pamiętam, że rano obudziłem się zajebiście wypoczęty, szczęśliwy i z takim oczyszczającym umysł przekonaniem że lepiej mieć niemą papugę lub nie mieć papugi wcale, niż słuchać coachingowego pierdolenia o zabarwieniu motywacyjnym. I to przekonanie, kochani, zostało ze mną aż do dzisiaj. Ta historia jest oczywiście jak najbardziej prawdziwa, więc nie róbcie takich podejrzliwych min, jakbym Wam chciał tu sprzedać ekogroszek za 800 zł za tonę. No chyba, że po prostu czujecie się zdegustowani tym, jak ta opowieść się skończyła. No cóż wam mogę rzec, kochani, prócz tego, że mogłem tak postąpić z Filipkiem wcześniej, gdyż, że tak sparafrazuję słowa wielkiego Polaka Jakuba Czarodzieja, jeżeli przygarniesz papugę, karmisz ją, dajesz jej klatkę nad głową i ta papuga dziobie rękę, która ją karmi, no to ta papuga jest do odstrzału. No dobrze, moi mili parafianie, miłe parafianki i inni Dawidowie Podsiadłowie po apostazji, Tematu tego odcinka chyba już się domyśliliście. Długo się zastanawiałem, czy ujawnić przed światem swój coachingowy wkurwik, no bo jednak temat coachingu był już podejmowany pierdyliard razy przez pierdyliard osób, więc siłą rzeczy dokonuję tu czegoś, co się nazywa wyważaniem otwartych drzwi. W końcu jednak uświadomiłem sobie, że przecież na tym polega ten podcast, a coachingowego pierdolenia nie znoszę tak, że no po prostu głupio by było go tu pominąć. A zatem oto przed Wami trzynasty odcinek Gorzkich W żali, rozrywkowo autoterapeutycznego podcastu o rzeczach, zjawiskach i personach, które z nieszkodliwej papuszki o niesprecyzowanym gatunku przemieniają mnie w rozwydrzonego i żądnego krwi Filipa, dziobiącego wszystko, co się rusza. Najpierw, jednak, tradycyjnie dżingiel, i nietradycyjnie przestroga. Jeżeli jingle Wam się nie podoba, jeżeli nie możecie znieść, że kosztuje 50 zł, to cholernie pewne, że nie zasługujecie na taki za 150 zł. Być może znacie kogoś takiego, być może nie. Ja w swoim Facebookowym Pokedexie znajdę co najmniej trzy stworki. Które z podstawowej formy, jaką zapamiętałem ze szkoły, ze studiów czy tam z podwórka, wyewoluowały w samozwańczych coachów, takie mentalne pokemony typu psychicznego i trującego, które chcą zbawić ludzkość, zalewając ją rakotwórczym tsunami motywacyjnego szamba. Sam coaching nie jest zjawiskiem jakimś szczególnie nowym, nawet w Polsce, dokąd przywędrował ze Stanów Zjednoczonych. I wiecie, ja tak często nabijam się z coachingu, z coachingowego pierdolenia i ludzi, którzy je uskuteczniają. Natomiast na potrzeby tego odcinka musimy sobie, kochani, myślę, narysować grubą krechę, tak żeby oddzielić profesjonalistów, ludzi, za którymi przemawiają bardzo konkretne kompetencje. Od tych wszystkich szarlatanów rozwoju osobistego, którzy z jakiegoś powodu są dziś w stanie generować duże zasięgi i docierać ze swoimi wysrywami do szerokiego grona odbiorców. Bo prawda jest taka, czy nam się to podoba, czy nie, że wykwalifikowani coachowie są naprawdę skuteczni w tym, co robią. I nie rzucam tych słów tak z czapy, bo przygotowując się do tego odcinka, natrafiłem na kilka niezależnych od siebie badań, które jednoznacznie potwierdzają skuteczność coachingu jako narzędzia rozwojowego i czegoś, co pomaga rozwiązać naprawdę wiele problemów. Ludzie korzystający z usług profesjonalistów w większości podnoszą swoją pewność siebie, uczą się pracować nie tyle ciężej, co po prostu wydajniej. Ale też na przykład poprawiają swoje relacje z innymi ludźmi, czy to w pracy, czy poza pracą. Skąd więc ten czarny PR coachingu? Skąd moja niechęć, którą manifestuję niniejszym odcinkiem? Cóż, tak naprawdę wszystko jak zwykle sprowadza się nie tyle do samego zjawiska, ile do ludzi. W tym przypadku ludzi, którzy uprawiają coachingową samowolkę często bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego i często z większą szkodą niż pożytkiem dla ludzi. Ostatnio, słuchajcie, jeszcze zanim podjąłem decyzję o nagraniu tego odcinka, dość sporo myślałem o tym, skąd w ogóle się wzięła ta epidemia coachingowego spierdolenia. I wykluła mi się nawet pewna hipoteza, która oczywiście jest tylko moim wymysłem, więc nie musicie się do niej jakoś specjalnie przywiązywać. Otóż wymyśliłem sobie, że te wszystkie coache majki, jakoby czarodzieje ci motywacyjni tiktokerzy, ale też wasz kolega z gimnazjum, który kiedyś nie umiał narysować prostej linii w pańcie, a teraz kopie bitcoiny na respiratorze swojego śmiertelnie chorego ojca, co daje mu poczucie bycia autorytetem w sferze światopoglądowej. Pomyślałem, że oni wszyscy wypełniają pewną niszę, niszę, którą stworzył, a jednocześnie nie zagospodarował profesjonalny coaching. O co mi chodzi? No, wbrew pozorom wykwalifikowanych coachów nie ma zbyt wielu, przynajmniej w porównaniu z popytem na tego typu usługi. To z kolei sprawia, że dostęp do profesjonalistów jest ograniczony, żeby nie powiedzieć, elitarny. No innymi słowy, większości potencjalnych klientów najzwyczajniej w świecie nie stać, żeby zatrudnić coacha z prawdziwego zdarzenia. I tutaj właśnie tworzy się luka, którą wypełniają wspomniani już szarlatani rozwoju osobistego. I jakie są tego konsekwencje? Pierwszą jest taka, że społeczną świadomość dotyczącą coachingu tworzą nie ci, którzy mają realną wiedzę na ten temat, ale ci, którzy najgłośniej drą japę. Jako społeczeństwo, ta ludzka masa nie docieramy do źródła zagadnienia z, z tego prostego powodu, że to źródło jest dla nas hermetyczne i zbyt niedostępne. Zamiast tego budujemy sobie pogląd na coaching głównie za sprawą wiralowych treści na YouTubie, TikToku i innych społecznościówkach, a więc głównie na tych słynnych monologach w stylu: Kim jesteś, jesteś zwycięzcą, albo Kto ci kurwa ukradł marzenia do chuja? To mniej więcej tak jak Polacy dowiadywali się, czym jest płeć kulturowa, czyli ten demoniczny gender. Dowiadywali się nie ze źródeł naukowych, ale z prawicowo-kościelnego przekazu, który zniekształcał i spłycał zagadnienie tak, by móc robić z niego ideologicznego wroga. Ale wróćmy do wątku głównego. Drugą konsekwencją niskiej podaży profesjonalnych coachów jest właśnie to, że ta luka, która się tworzy. Ona jest uzupełniana przez mniej lub bardziej niekompetentnych naśladowców. To znaczy, oni są niekompetentni jako coachowie, natomiast często bywają ultrakompetentni jako marketingowcy i influencerzy. I już samą charyzmą lub jakimś sukcesem, na przykład finansowym, są w stanie uwiarygodnić swoje rzekome umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Do tego zresztą jeszcze wrócę. Jako trzecią konsekwencję elitarności profesjonalnego coachingu, wypisałem sobie to, że jeśli gdzieś tam istnieje jakiś zapis, regulamin, no generalnie jakiś dokument, który reguluje zasady i zakres działania coachów, to a nie wiadomo gdzie on jest, b w świetle prawa znaczy mniej więcej tyle co zasady fight clubu i c. No, nie jest w stanie powstrzymać nikogo przed określaniem się mianem coacha. To wszystko sprawia, że dzisiaj coachem może być każdy, przynajmniej w swoim mniemaniu, no, ewentualnie w mniemaniu fanów, followersów czy tam społeczności skupionej wokół jego osoby. Dzięki temu mamy dzisiaj takie kwiatki jak na przykład pani Tamara Gonzalez Perea, która przedstawia się jako soul coach, żeby móc potem dorabiać filozofię do tego, że kopci jej się z waginy, albo wpychać naiwnym, często zdesperowanym ludziom czaszki z AliExpress, które mają moc, no nie wiem, zamieniania krwi miesięcznej w soki owocowe kubuś. No bo umówmy się, przy odpowiednim podejściu strategii, przy skrupulatnym określeniu grupy docelowej i dostosowaniu przekazu pod nią, nawet największy ignorant może zbudować bańkę, w której zamknie się szczelnie ze swoimi wyznawcami i która będzie mu przynosić wizerunkowe i finansowe profity. I to jest magnes. Ta perspektywa zarabiania pieniędzy za pieprzenie farmazonów. No, kusi wielu pretendentów do coachingowego tronu, kusi TikTokerów do srania na lewo i prawo motywacyjnymi sentencjami, kusi waszych przełożonych i bogatych szefów, żeby dzielili się ze światem receptą, jak zostać człowiekiem sukcesu. Kusi też różnej maści pomyleńców do tego, żeby w sposób werbalny wstrzykiwać innym swoje chore idee. Kogo również kusi? No, na przykład. Celebrytów, którzy spadli z rowerka i szukają nowego pomysłu na siebie. Patrz Anna Wędzikowska, współorganizująca na bali dziesięciodniowe warsztaty rozwoju osobistego z piciem kakao za jedyne 1649 dolarów, plus koszty przelotu w obie strony, koszty wizy i napojów. No dobra, ale czy tym samozwańczym coachom rzeczywiście chodzi wyłącznie o golenie frajerów z kasy? No bo właśnie nie wydaje mi się. To znaczy. Im bardziej przyglądam się poczynaniom niektórych, tym bliżej mi do stwierdzenia, że oni autentycznie wierzą w to, co wygłaszają. I mało tego, ci ludzie bardzo często sprawiają wrażenie, jakby całą wiarę w słuszność swojej, nazwijmy to, działalności pokładali w aprobacie swojego audytorium. Tak wiecie, skoro jakaś grupa ludzi mnie chwali, zgadza się ze mną, moje zasięgi są coraz szersze, to znaczy, że idę we właściwym kierunku, a hejterzy no dupa cicho, tak? Co jeszcze może kusić do wejścia na coachingową drogę spierdolenia? Myślę, że silnym bodźcem jest na pewno poczucie, że ma się siłę sprawczą. Po prostu, że ma się wpływ, wpływ na innych, na ich zachowania, światopogląd, nawyki, nawet na język, którym się posługują. Nie chcę tutaj wymieniać nazwiskami ani żadnymi magicznymi pseudonimami. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewną zależność, którą być może Wy też zauważyliście. Na pewno kojarzycie chociaż jednego kontrowersyjnego pseudokocha, który w odpowiedzi na krytykę bardzo często lubi mówić o tym, ilu to osobom już pomógł, jak zmienił ich życie itd., itd. Jeśli ktoś taki przychodzi wam do głowy, to zerknijcie proszę na jego Facebooka, Instagram, TikToka, filmy na YouTube, jeśli ma tam konto, i publikuje. No generalnie chodzi mi o miejsca, w których można otrzymać informację zwrotną od odbiorców czy tam od społeczności. I zwróćcie uwagę na komentarze i posty od osób, które są przeciwne kontentowi takiego coacha. Ja zauważyłem, że albo takich komentarzy nie ma w ogóle, co dla mnie od razu jest podejrzane albo takie komentarze są zalewane odpowiedziami ze strony tych, którzy ten przekaz kupują. No i chyba nie muszę specjalnie przekonywać, że nie są to odpowiedzi zbyt miłe. Natomiast do czego zmierzam? Sporo z tych coachów, o których myślicie od razu, kiedy tylko słyszycie frazę beka z coachingu, weszło wraz ze swoim audytorium w dość dziwne relacje. I te relacje w pewnym momencie stały się budulcem bańki, w której obie strony szczelnie się zamknęły. Jedna strona, czyli coach, ma poczucie, że pomaga ludziom, a ci ludzie z kolei mają poczucie, że taką pomoc otrzymują. No więc coach wrzuca swoje wysrywy, ludzie to bezkrytycznie łykają, a jeśli ktoś spróbuje wejść w polemikę, nie zgodzić się, z automatu naraża się na presję całej tej grupy zwolenników. W taki właśnie sposób tworzy się środowisko, które ciągnie w dół i jednych, i drugich. Bo jedni i drudzy w pewien sposób tracą kontakt z rzeczywistością, zamykają się na nią. Od czasu do czasu, jak pewnie kojarzycie, ten czy inny coach odjebie jakąś koninę, która rozejdzie się na pół Polski. No, niech już będzie ten czarodziej i monolog o Ukraińcach. Ten człowiek nie próbował wyjść z twarzą po tym wystąpieniu, nie podjął się żadnej refleksji, nie było z jego strony żadnych przeprosin, żadnej erraty. I wiecie, ja nawet nie mówię, żeby przepraszał Ukraińców, po których tam jechał i sugerował odstrzelenie jak psy, choć oczywiście powinien to zrobić. Ale przeprosiny należą się w tym przypadku tak naprawdę wszystkim, którzy ten film zobaczyli. Przeprosiny należą się za brak rzetelności przekazu, a przede wszystkim za brak konkretnych dowodów przy tak ogromnych zarzutach, jakie czarodziej formułował, przy zarzutach, którymi mógł w mniejszym lub większym stopniu przyczynić się do linczu na niewinnych ludziach, do ostracyzmu, a w skrajnych przypadkach być może też do jakichś samosądów. No, ale nie przeprosił. Wręcz przeciwnie, słyszałem jego storiesy z 18 listopada, gdzie odpalał syndrom oblężonej twierdzy. Mówił, że jego biznesy ucierpiały przez całą tę aferę. Sugerował niesprawiedliwość, że jemu żadna instytucja państwowa nie pomoże. Nie udzieli wsparcia, tak jak wspiera się Ukraińców. Żalił się na to, że żyjemy w czasach, gdzie nikomu nic nie można powiedzieć, bo kogoś się urazi. Tak jakby sam wiecie, nie był urażony tym, jaki hejt się na niego wylał, i tak jakby sam nie wyłączył komentarzy pod swoim sławetnym monologiem, kiedy tylko komentarze zaczęły uderzać w jego osobę. Ja nie znam tego człowieka, nie wiem co mu w głowie siedzi, a po prześledzeniu jego internetowej twórczości chyba nawet nie chciałbym wiedzieć, ale dochodzę do wniosku, że ten brak skruchy po filmie na temat Ukraińców. Wynika poniekąd właśnie z tej bańki, w której zamknął się razem z ludźmi, którzy sądząc po komentarzach w 100% aprobują treść tamtego wystąpienia. Czym utwierdzają czarodzieja w przekonaniu, że postąpił właściwie i w sumie to nie ma czego żałować? To system jest zły, poprawność polityczna jest zła, Ukraińcy są źli, ludzie spoza bańki są źli, no ale on sam rzecz jasna, on zły nie jest. Wiecie. Moim zdaniem, każda bańka społeczna jest niebezpieczna, jeżeli zamyka człowiekowi głowę na bodźce i informacje z zewnątrz. Bardzo łatwo stracić wtedy kontakt z bazą i wpaść w najrozmaitsze pułapki myślowe. Sami pomyślcie, jeżeli hipotetycznie. Stoi za mną kilkaset tysięcy ludzi, którzy śledzą mnie w social mediach i wspierają nawet wtedy, gdy robię coś społecznie ryzykownego, coś co sprowadza na mnie lawinę hejtu. To czy aby na pewno ja tu jestem winien, czy powinienem szukać winy w sobie? Mam za sobą w końcu tabuny ludzi, którzy myślą tak samo. Być może to ja tu jestem ofiarą, no a jako ofiara, gdzie mam szukać schronienia, w którym poczuję się bezpiecznie? No, właśnie w swojej bańce, w gronie osób, które poklepią po plecach, udzielą wsparcia i utwierdzą w przekonaniu, że moja życiowa ścieżka, jaką sobie wyznaczyłem, jest właściwa. I oczywiście takie bańki nie są wyłącznie domeną coachów. Ja sam muszę się pilnować, żeby się w takiej bańce nie zamknąć, chociaż nie mam absolutnie żadnych predyspozycji i ambicji, żeby być guru rozwoju osobistego. Ale pilnować się muszę, szczególnie odkąd gorzkie w żale przestały być podcastem, który słucha 100 osób, z czego 80 to znajomi. W sumie to nie tylko siebie muszę pilnować, ale Was poniekąd też, zwłaszcza na TikToku. Wiecie co zauważyłem? Czasami jest tak, że jeśli pod którymś moim filmem na TikToku pojawi się komentarz, który nawet nie tyle jest hejtem, ile polemiką z tym, o czym gadam, to gdzieś tam zlatują się ludzie, którzy próbują autora takiego komentarza zdyskredytować. I kiedy sam chce zainterweniować, jakoś się odnieść, to tej wypowiedzi już zazwyczaj nie ma. Jak gdyby autor wolał ją usunąć, niż brać na siebie ciężar utarczki słownej z wieloma osobami. Nie róbmy tak, kochani moi. Nie każda krytyka jest hejtem, a ja też nie jestem Jarosławem Kaczyńskim, żebym potrzebował tak licznej ochrony. I jeszcze jedna rzecz. Nie wierzcie mi na słowo. Nawet jeśli podoba Wam się to, co tu gadam i jakoś się z tym utożsamiacie, innym też zresztą nie wierzcie, zawsze zachowajcie w zanadrzu tę odrobinę podejrzliwości, nawet wobec autorytetów, a może zwłaszcza wobec nich. Ta odrobina podejrzliwości to jest taka szczelina w bańce, która no, mała bo mała, ale jednak ciągle podtrzymuje kontakt z bazą. Dobra, lećmy dalej, bo trochę ten odcinek mi się wymyka spod kontroli, a nie chciałbym, żeby wyszedł tasiemiec. Kolejny punkt, jaki sobie odhaczyłem na ściągawce, żeby o nim pogadać, dotyczy coachingowego przyciągania tak zwanych ludzi sukcesu. Ta dyrektywna retoryka, specyficzny język, jaki kojarzy się z coachingowymi wystąpieniami, to wszystko jak magnes przyciąga osoby, które coś już w życiu osiągnęły, na przykład rozkręciły potężny biznes, no ale mają parcie na szkło i pragną wyeksponować swoją osobę jako autorytet we wszystkich sferach życia, jakie tylko istnieją. Od razu mówię, że nie mam tu na myśli ludzi, którzy celują w bycie mentorami, czyli że na przykład podstarzały aktor daje wskazówki młodszym kolegom i koleżankom po fachu, jak jeździć po pijaku, nie dać się złapać i nie pierdolnąć przypadkiem jakiegoś motocyklisty. Chodzi mi o to, że zadziwiająco często ludzie, którzy mówiąc kolokwialnie do czegoś w życiu doszli, przejawiają tendencję do coachingowego pierdolenia na każdy możliwy temat. Domyślam się, że za tym też kryje się pewna pułapka myślowa, w którą świadomie lub nieświadomie wpadają no, i nadawca, i odbiorcy. O co biega? Ano o to, że czasem coach sukcesu, tak go roboczo nazwijmy, wychodzi z błędnego założenia, że jego opus magnum, dajmy na to firma odzieżowa eksportująca towar na cały kontynent, że to go wprowadziło do takiego. Metaforycznego panteonu istot boskich, które posiadają pewną wiedzę tajemną, której nie posiadają inni. I to nie chodzi tylko o wiedzę z zakresu handlu, projektowania, szycia ubrań czy prowadzenia firmy. Chodzi o to, że aby on do tego panteonu wszedł, musiał najpierw Odnaleźć równowagę na wszystkich obszarach swojego życia, więc teoretycznie na każdym z tych obszarów czuje się na tyle mocny, by uczyć innych, jak dojść do takiego samego stanu. Dlatego zaczyna na przykład jechać po młodych ludziach, że nie są tak pracowici jak jego pokolenie, nie mają głodu sukcesu, ale ośmielają się szukać w swoim życiu równowagi między pracą a tym, co po pracy. Z drugiej strony też bywa tak, że coach sukcesu wychodzi z innego założenia, mianowicie takiego, że ludzie pragną go naśladować, ponieważ naśladownictwo przybliży ich samych do podobnego statusu społecznego i majątkowego. Wiecie, na zasadzie z jakim przestajesz, takim się stajesz. No i wierzcie lub nie, ale ludzie serio się na to nabierają. Przykład, no oczywiście Andrew Tate, o którym nagrałem zresztą osobny odcinek, chociaż tam mówiłem bardziej o renesansie toksycznej męskości niż o samej kołczowości pana Top G. Okej, okay. jakie są największe atuty Andrew Tate'a? Po pierwsze bogactwo i na pewno związana z nim biznesowa kreatywność. Po drugie pewność siebie i po trzecie sportowa przeszłość z sukcesami na arenie międzynarodowej. Ale filarem jego internetowej popularności jest oczywiście majątek, jaki udało mu się zgromadzić, bo Andrew Tate generalnie hołduje przekonaniu, że rację ma zawsze ten, za kim przemawia zasobność portfela. Tak jakby liczbą zer na swoim koncie można było kupić sobie prawo do mówienia ludziom, jak mają żyć. No i ludzie się na to łapią. To znaczy głównie faceci w tym przypadku podświadomie lub nie przyjmują błędne przekonanie, że skoro komuś takiemu jak Tate udaje się zarabiać kosmiczne pieniądze, to podążanie za jego wskazówkami, wyznawanie tych samych wartości, jakie on wyznaje wszystko to przybliży ich do jakiegoś tam sukcesu finansowego. Czy Tate jest autorytetem w temacie zarabiania milionów? Jest. Ale czy to mu daje społeczny mandat do bycia live coachem i no nie wiem, wypowiadania się na temat seksualności młodych kobiet, które ocenia zupełnie innymi kryteriami niż mężczyzn? No tutaj bym polemizował. Tym bardziej, że nasz łysy Top G w przeszłości zatrudniał swoje eks-dziewczyny do pracy w sekskamerkach. Czy miliony na koncie dają Tate'owi magiczną wiedzę o tym, jaki model rodziny powinni wdrażać jego odbiorcy, jaką rolę społeczną mężczyźni mają narzucić swoim kobietom? No właśnie. W ogóle z Tate'em też wiąże się jedna kwestia formalna, która odróżnia profesjonalnego coacha od tego samozwańczego. Zadaniem profesjonalisty. Przynajmniej z tego, co czytałem, jest wsparcie w dążeniu do celu, który jest nasz, który wyznaczyliśmy sobie sami. Samozwańczy coachowie pokroju Taita wyznaczają cele za nas, przekonują do czego powinniśmy dążyć, żeby nasze życie miało sens. I dziwnym trafem w przeważającej większości są to cele finansowe i materialne. Partacze rozwoju osobistego snują przed nami wizję, jak to cudownie mieć super samochód, miliony na koncie i tak A ludzie to łykają, no bo w sumie obiektywnie to jest perspektywa miła i można się nią zachłysnąć. TikTok wręcz pęka od nadmiaru coachów sukcesu. Widząc kolejnego z rzędu typa handlującego nieruchomościami albo inwestującego w kryptowaluty, Mówiącego mi, jak mam żyć, pracować, skąd czerpać inspirację, a skąd nie, no mam ochotę zżygać się na ekran telefonu. Serio, jeśli ktoś z Was zawodowo robi fajne rzeczy, osiąga to, co zwykłemu Kowalskiemu wydaje się nie do osiągnięcia, a jednocześnie gdzieś tam Was swędzi, że szkoda by było trzymać takiego wspaniałego człowieka jak Wy w cieniu anonimowości, to błagam, nie idźcie drogą coachingowego spierdolenia. Pomyślcie może o mentoringu, nie wiem, pracy na uczelni, organizowaniu warsztatów dla młodych biznesmenów, o angażu w paradokumentach. No ale coaching sobie darujcie, proszę. W ogóle ja tak sobie bajdurzę już dość długo, a chyba jeszcze nie powiedziałem wprost, co mnie odrzuca od tej kultury coachowania przez każdego i dla każdego. Odpowiedź sama w sobie jest Prosta i można ją sprowadzić do stwierdzenia, że ja tego zwyczajnie nie kupuję, zarówno od strony formalnej, jak i od strony treści. Nie podoba mi się na przykład ten język język bezpośredniego zwrotu do adresata w komunikatach zbiorowych. Teoretycznie, no to wiem, to ma zmniejszyć dystans między nadawcą i odbiorcą. No dla mnie jednak jest to w opór sztuczny i takie wymuszone. Zobaczcie, że sam zwracam się do Was w podcastach per wy, bo czuję, że dla mnie tak jest naturalnie i w pracy, gdzie piszę teksty najróżniejszej maści, też staram się tak robić. No wyjątkiem są w zasadzie tylko te. Te sytuacje, a raczej teksty, gdzie pewna konwencja co do formy jest z góry narzucana, no i trzeba się do niej dostosować. Czego jeszcze nie lubię w języku pato coachingu, na pewno patosu, który uskuteczniają niektórzy, kiedy silą się na bycie, wiecie, upośledzonymi naśladowcami Paulo Coelho. Kiedyś Facebook był zajebany tym głównym po brzegi, dzisiaj rolę szambowozu przejął TikTok. I słuchajcie, kiedy w DC pojawia mi się kolejny patafian, który na tle wzruszającej muzyczki próbuje sprzedać jakąś wzniosłą myśl, przeczytaną dwie minuty wcześniej na portalu temyśli.pl, to ja autentycznie czuję, jak moje szare komórki dokonują ewakuacji przez uszy. Niektórzy pseudo tak sobie budują cały content w social mediach. Wiecie, tu film z patetycznymi żygami, tam artystyczne zdjęcie na Instagramie opatrzone bełkotliwym opisem, pełnym wzruszających ogólników i prawd objawionych, no, które tak naprawdę są beztreściowym pustosłowiem. Najgorsze jest to, że ludzi to zachwyca, nie wiem z czego to wynika. Kiedyś na przykład myślałem, że to może nasz mózg domaga się jakiejś rekompensaty, kiedy się nie czyta książek, głównie beletrystyki. I takie wyrwane z kontekstu dyrdymały dają złudzenie obcowania z literaturą piękną, z wyciskaniem z niej jakiejś mistycznej esencji, bez konieczności zanurzania się w perypetie bohaterów i fabułę. Dzisiaj ta teoria wydaje mi się równie głupia co samo coachingowe. Pierdolenie. Natomiast nie mogłem się z wami nią nie podzielić. W ogóle co robi samozwańczy coach, jeśli akurat nie jest patetycznym misiem Dulisiem ze złamanym serduszkiem? Drugą taką charakterystyczną narracją jest wulgarny madafaker. Taki wiecie, który nie pierdoli się w tańcu, wykłada kawę na ławę, oblewając ludzi popyskach wrzątkiem. I to chyba dzisiaj nawet jest dominująca narracja w tym pseudo-coachingowym środowisku. Wiecie, ja generalnie uwielbiam przeklinać, nie hamuję się z przeklinaniem w tym podcaście. Generalnie bronię wulgaryzmów i uważam je za nierozerwalną część języka. Natomiast w przypadku coachów mam takie wrażenie że to często wchodzi na poziom karykatury, parodii, tak jakby no nie wiem, oni wszyscy byli w posiadaniu receptury idealnego coachingowego stand-upu, że tutaj wiecie, dodaj dwie kurwy, rozpuść jednego chuja w trzech zdaniach, na koniec przypraw wszystko czasownikie pierdolić, ewentualnie jebać w przypadku gdy dodatkowa sylaba mogłaby ci zaburzyć rytmikę wystąpienia. I ci coachowie autentycznie sprawiają wrażenie, jakby mieli właśnie taką recepturę i trzymali się niej kurczowo, jak panoramiks przyrządzający swój magiczny wywar. I to często jest przezabawne, ale przezabawne w taki sposób komiczny, także trudno to brać na poważnie. Okej, okay. jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo bawi, to te wszystkie odnogi coachingu, które się wytworzyły, Wspomniałem już o soul coachingu pani Tamary od dymu z waginy, no ale takich kwiatków jest dzisiaj znacznie więcej i dziwię się, że nikt jeszcze nie wpadł na pomysł zostania coachem od wypróżniania się albo coachem od kupowania węgla w sklepie PGG. No, zobaczcie sami, ile jeszcze jest niż do zagospodarowania. Dobrze, parafianie, parafianki i osoby nieparafialne, Zaczęliśmy historyjką, więc na koniec też dajmy historyjkę. Tym razem jednak będzie odrobinę poważniej, bo z tym coachingiem, słuchajcie, bywa tak, że on często przecina się z tym, co robią psychologowie, czy tam psycholodzy i terapeuci. Zresztą coachowie często są z wykształcenia właśnie psychologami. Z tego, co zdążyłem się dowiedzieć, główna różnica między coachingiem a psychoterapią jest taka, że coaching nie grzebie w przeszłości. A skupia się na tym, co jest tu i teraz, no i jest taką bazą, y, punktem wyjścia, y, szuka realnych i skutecznych rozwiązań, które by mogły wpłynąć na to, co będzie w przyszłości. W jednym z tekstów, który próbował nakreślić różnicę między poważnymi kołczami a szarlatanami rozwoju osobistego, Przeczytałem m.in., że profesjonalista powinien odznaczać się etyką pracy, zakładającą m.in. to, żeby informować swoich klientów, że problemy, z którymi się zmagają, być może wykraczają poza coachingowe kompetencje i powinny zostać skonsultowane np. z psychologiem, psychiatrą lub psychoterapeutą. I fajnie, takie założenie brzmi naprawdę uczciwie, i jest moim zdaniem godne pochwały. Natomiast pytanie, ilu coachów samozwańczych czy niesamozwańczych rzeczywiście na coś takiego się zdecyduje, gdy w grę wejdzie utrata klienta i jego pieniędzy? Wtedy może pojawić się pokusa rozwiązania problemu na własną rękę, a więc pobawienia się w terapeutę. No i znam sytuację, kiedy coś takiego rzeczywiście się wydarzyło. Osoba X, której damy na imię Basia, Pozwoliła mi anonimowo powołać się na jej historię, więc pozwólcie, że to uczynię. Zatem, dawno, dawno temu, za górami, za lasami, Basia postanowiła poszukać wsparcia u kołcza, ponieważ czuła, że straciła motywację do długoterminowego projektu, który realizowała i który musiała zrealizować do końca, bo od tego zależała jej praca. No więc zaangażowała jakiegoś typa z polecenia. Pierwsze sesje coachingowe przynosiły Basi no coś w rodzaju euforii i eureki w jednym. Wiecie, motywacja 200%, wydajność 500%, pewność siebie 1500. No, niestety, tak szybko jak ten zapał przyszedł, tak szybko się ulotnił. No i w jego miejsce pojawiła się frustracja, niemoc. I też pogłębienie całej litanii problemów, które jak się potem okazało wynikały z zaburzeń depresyjno-lękowych, nerwicy lękowej i zwyczajnego wypalenia zawodowego. I co ciekawe, Basia, tak przynajmniej twierdzi, po tym spadku zapału zasugerowała swojemu coachowi, że być może jej problemy nadają się na kozetkę terapeuty, nie na coaching. No ale pan coach kontrował te słowa twierdząc, że zwyżki i spadki formy są czymś zwyczajnym i zamiast skupić się na tym, że jest gorzej, można wyciągnąć wnioski i wiecie lepiej przygotować się do następnego podejścia. No, i jednocześnie pan coach pytał basie jakieś pierdylion razy, czy aby na pewno chce osiągnąć swój cel, może za mało chce, może tylko jej się wydaje, że chce, no i tak dalej, i tak dalej. No, na szczęście dla basi, no, w którymś momencie po prostu przyszło otrzeźwienie, na tyle, że podziękowała coachowi i po prostu poszła do psychiatry, od którego wyszła z receptą i skierowaniem na terapię. I okej, okay, nie chcę, żeby ta historyjka została odebrana jako argument za tym, że coachowie są źli. To ludzie bywają źli, niezależnie od profesji, jaką uprawiają. Bardziej chciałbym zwrócić uwagę, że czasem sami źle definiujemy rodzaj problemów, z którymi się mierzymy. Zdarza się, że bardziej niż coachingu potrzeba nam właśnie terapii. Odwrotne sytuacje pewnie też mają miejsce. Ale jeśli chodzi o terapię, to mam takie wrażenie, że tam ciągle występuje pewien Problem natury wizerunkowej. Sami zresztą pomyślcie, jaka byłaby Wasza reakcja, gdyby przyjaciółka, taka Basia, oznajmiła Wam, że chodzi na terapię. No, jaka by była Wasza reakcja? No, jaka by nie była? Teraz zastanówcie się, jak byście zareagowali, gdyby powiedziała Wam Basia, że chodzi na sesje coachingowe. No kurczę, to jest zupełnie inny odbiór. Załóżmy, że stan, w którym nie potrzebujecie specjalisty ani jednego, ani drugiego, to tak zwana normalność. W takim układzie inwestowanie w terapię bardzo często będzie odbierane jako próba powrotu z nienormalności do normalności. Z kolei inwestowanie w coaching to już zupełnie inna optyka, bo to jest wyjście od stanu normalności do stanu ponadprzeciętności, tak? czy tam ponad normalności. Tymczasem, tak naprawdę, w obu przypadkach chodzi o to, żeby poradzić sobie z problemami i po prostu żyć lepiej, pełniej, no tak na płaszczyźnie zawodowej, jak również w sferze osobistej. Dlatego, taki apel z mojej strony, chyba nie po raz pierwszy w tych podcastach. Nie bójmy się i nie wstydźmy się korzystać z usług psychiatrów, psychologów i terapeutów. Chociaż z drugiej strony niestety aż za dobrze wiem, jak wygląda w naszym kraju dostępność do tego typu specjalistów. No, ale cóż, to jest temat rzeka. Być może na zupełnie osobny odcinek. Co do tego odcinka, no to myślę, że już czas najwyższy go zakończyć. Znowu mam wrażenie, że pewna początkowa struktura, którą sobie założyłem, rozmyła mi się w gąszczu anegdot i dygresji. No ale trudno. Być może właśnie to odróżnia podcast od innych form, że tutaj mogę sobie bezkarnie wylewać strumienie świadomości i nie trzymać się tak kurczowo założeń i notatek. No mniejsza. Na sam koniec y, czas na segment bezczelnego żebrania. A więc y, uwaga. Wyciągam łapska po wasze lajki, po gwiazdki na Spotify, recenzje na Apple Podcast. Wyciągam też łapy po feedback, którego możecie udzielać, jak wam się podoba, mailowo, na Twitterze, w komentarzach na YouTubie i na innych kanałach. Jeśli moja gadanina jakoś tam umila wam czas, podzielcie się gorzkimi wrzalami ze swoimi znajomymi, matkami, ojcami, kolegami z gejowskich klubów i koleżankami z kółek różańcowych. I w ogóle z kimkolwiek tylko chcecie lub możecie. Tymczasem ja nazywam się Łukasz Wrzalik, a to był trzynasty odcinek Gorzkich Wrzali. Mój zegarek sugeruje, że jest już późno. Jak śpiewał Kupicha, jest już ciemno i będę miał problemy z tym, żeby wstać jutro do roboty. Więc nie przedłużam już tego zakończenia i po prostu żegnam się z wami czule. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do widzenia, dobranoc i bez odbioru.